Chór Harfa z Radzionkowa i parafialna kamiliańska orkiestra Dęta Starnowskich Gór zostali uhonorowani Nagrodą Orła i Róży. Jest to prestiżowe wyróżnienie dla zasłużonych dla powiatu tarnogórskiego. Od ustanowienia Nagrody Orła i Róży w 2003 roku otrzymały ją 22 osoby i 8 organizacji. Wyróżnienie podczas sesji Rady Powiatu wręczała przewodnicząca kapituły nagrody, starosta Krystyna Kosmala. Chór mieszany Harfa z Radzionkowa szczyci się ponad 100-letnią historią. Bogaty repertuar prezentowany na wysokim poziomie artystycznym wielokrotnie był nagradzany podczas festiwali, konkursów i zjazdów śpiewaczych. Jak dowodził w laudacji Kazimierz Gwóźdź, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, chór łączy wiele pokoleń śpiewaków, ma piękną historię, ale także odważnie wchodzi w przyszłość. Jest chlubą i wizytówką Radzionkowa oraz całego powiatu tarnogórskiego. Nagroda ta ma ogromne znaczenie, jest naszym, naprawdę jest wyróżnieniem nas, a najbardziej to już jest zachętą do dalszej pracy, bo chór, który pracuje, który istnieje 102 lata, przed w drugie stulecie, chce, wszyscy chcemy, wszyscy chórzyści, nawet wszyscy w Radzionkowie, mi się wydaje, chcą, żeby ten chór dośpiewał następnych 100 lat. Żeby nieść radość ludziom, no i chwałę Bogu. Parafialna kamiliańska orkiestra Dęta od ponad 7 dekad działa przy parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach i nieustannie przyczynia się do wzbogacania życia kulturalnego powiatu tarnogórskiego. Przemysław Cichosz, przewodniczący Rady Powiatu, podkreślał w laudacji zasługi orkiestry w upowszechnianiu i rozwoju muzyki instrumentalnej. Muzycy w doskonały sposób łączą tradycję z nowoczesnością. W repertuarze zespołu prowadzonego przez dyrygenta Aleksandra Koeniga znajdziemy pieśni kościelne, ale także muzykę klasyczną czy też filmową. Jest to docenienie całego wkładu wielu pokoleń, wielu muzyków z pasją, którzy po prostu robią coś, bo lubią. Lubią sprawiać przyjemność muzyką, muzykowaniem. Uświetniając uroczystości jak kościelne, tak i państwowe. No a przede wszystkim spotykać się w gronie i robić coś dobrego dla wielu pokoleń. Orkiestra uświetnia swoimi występami uroczyste obchody świąt państwowych, samorządowych i kościelnych, a ich częste występy w programach telewizyjnych stanowią niebagatelny wkład w promocję powiatu tarnogórskiego.